Panie burmistrzu, no nie bez kozery, Dzień Dziecka, no i w tym momencie chyba wszystko się wyjaśnia, dlaczego jesteśmy w tym miejscu akurat. No właśnie, jak pan myśli dla mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, dla młodych mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego, ale w sumie dla całych mieszkańców powiatu, czym będzie to miejsce, gdzie ono jest umiejscowione, jak będzie funkcjonować i co tak naprawdę tutaj się znajduje? Mam nadzieję, że będzie to miejsce służyło i dzieciom, młodzieży i dorosłym, ponieważ funkcjonalnie jest przygotowane od, powiedzmy, roczku po, no, sędziwy wiek. Jesteśmy na Międzyrzeckich Jeziorkach. Zorganizowaliśmy tutaj centrum takie rekreacyjne. Oczywiście centrum przede wszystkim adresowane do dzieci i młodzieży. Są tutaj 4 place zabaw, ponad 40 urządzeń takich zabawowych. Naprawdę od 3-latka po kilkunastoletnie dziecko. Są również takie elementy jak streetwork, pump park, skate park, boiska do piłki siatkowej, do tenisa, do plażówki, są mola dodatkowe, oczywiście z węzłem sanitarnym, z przebieralniami, nowa część plaży, bo tradycyjnie Międzyrzec ma kąpielisko zgłoszone i strzeżone, więc z całą pewnością ta przestrzeń się wypełni. Po to między innymi również utworzyliśmy ponad 100-miejscowy parking nowy z trasą łączącą oba parkingi, tak aby rodzice bezpiecznie mogli pozostawić auto i z dziećmi już przyjść, pobawić się, zrelaksować, poćwiczyć, jak dorośli, tak i dzieci. Jak przyjdą w ten teren, to myślę, że kilka godzin tak spokojnie spędzą. Teren jest ogrodzony, więc dzieci powinny czuć się bezpiecznie. Nawierzchnie są bariery tlenowe, bezpieczne. Myślę, że to będzie oczekiwany moment otwarcia, a otwieramy już pod koniec czerwca, zapraszając oczywiście i dzieci, i dorosłych, mieszkańców Międzyrzeca, ale i powiatu bielskiego. Ile ci najmłodsi i młodzież międzyrzecka nas kosztowała w tym przypadku? No, prawie 8 milionów, muszę przyznać. Z tego 2 miliony są udziałem miasta, natomiast środki unijne i budżetu państwa to pozostała część 6-milionowa. Więc sądzę, że warto było zainwestować. Muszę przyznać, że i przedsiębiorcy zaczynają się też tym terenem powoli interesować, bo jeżeli są tego typu przestrzenie rekreacyjne, to gdzieś trzeba zjeść, wypożyczyć sprzęt, bo nie każdy przyjedzie z tym sprzętem. Trasy zaczynają być atrakcyjne, bezpieczne, monitoring jest założony, oświetlenie instalujemy, to jest jakby ostatni ten element. Będzie usuwana linia średniego napięcia, bo już jest przewód oczywiście wprowadzony podziemny i tylko czekamy na zdjęcie słupów. Tutaj musimy z PGE uzgodnić. No, trochę nam COVID komplikuje, ale mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że PGE, pracownicy PGE zrozumieją potrzeby najmłodszych mieszkańców Międzyrzeca. Myślę, że tak. To jest kwestia jakby ich wewnętrznych procedur, ale jak się wszędzie otwiera nasze państwo już na tą działalność, to myślę, że oni również.